Dzień dobry Państwu. Witam na debacie kandydatów w wyborach do Senatu z okręgu 94. Przypomnę, że ten okręg obejmuje miasto Leszno, powiat gostyński, kościański, leszczyński i rawicki. Nasze zaproszenie przyjęli wszyscy kandydaci, a więc pan Adam Kośmider, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie wszystkich. Pan Mariusz Trawka, Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski. Witam wszystkich. I pan Wojciech Ziemniak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. To jest pierwsza debata w historii redakcji Panoramy. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Debatę podzieliliśmy na 3 rundy. Każdy kandydat będzie odpowiadał na te same pytania. Kandydaci też będą mogli sobie zadawać pytania. Chcemy po prostu poznać opinie wasze i poglądy na sprawy, którymi żyją mieszkańcy, obywatele tego kraju, także mieszkańcy naszego regionu. Dlatego też umożliwiliśmy zadawanie pytań internautom i w trzeciej rundzie będzie też kilka pytań właśnie od nich. 5 pytań w każdej rundzie, maksymalny czas na odpowiedź minuta. Tutaj mamy monitor, który pokazuje ten ubiegający czas. Na końcu będzie dźwięk, więc prosiłbym, aby nie przedłużać, bo chcemy się zmieścić w godzinie. Będziemy zmieniać kolejność odpowiedzi. W ostatniej rundzie oprócz pytań internautów i pytań, które prosiłem, żeby się Państwo przygotowali nawzajem, po jednym pytaniu myślę, każdy może zadać konkurentowi. I na koniec taki półminutowy, taki jeszcze powiedzmy podsumowanie z waszej strony będę prosił. I to wszystko. Więc co? W pierwszej rundzie, którą właśnie zaczynamy, kolejność odpowiedzi będzie tak, jak wymieniłem, czyli pan Adam, pan Mariusz i pan Wojciech Ziemniak. To co? Startujemy. No właśnie, a propos, dlaczego startujecie w wyborach do Senatu, a nie do Sejmu? Panie redaktorze, to jest konsekwencja wyborów przed 4 laty. Jestem osobą konsekwentną i ambitną, a przede wszystkim okręg 94 jest okręgiem mi bliskim. Okręg 36 do Sejmu jest dla mnie takim wirtualnym okręgiem, jest trudnym okręgiem do tego, żeby w całym okręgu działać dobrze i skutecznie. Znam ten rejon, znam tych mieszkańców. W każdym z tych powiatów kiedyś pracowałem, bardzo dobrze czuję się w tym regionie, bardzo dobrze czuję ten region, znam problemy mieszkańców, mam sposoby na rozwiązanie tych problemów, dlatego oprócz kandydowania chciałbym powiedzieć, że teraz odwiedzam wiele miejsc, wiele spotkań odbywam, ale również jest dla mnie bardzo ważną rzeczą, żeby w tych miejscach po wyborach również się pojawiać i rozwiązywać problemy i słuchać przede wszystkim mieszkańców. Dziękuję. To idealnie minuta. To proszę teraz o odpowiedź na to samo pytanie pana Mariusza. Startuję do Senatu dlatego, żeby trzeba po prostu skruszyć w końcu ten beton Platformy i PiS-u, że tylko oni są w Senacie i nikt więcej się tam nie znajdzie. Chcemy po prostu też też nagłosić te wszystkie afery, które tam były związane z tymi wszystkimi przekrętami. No to panie Wojciechu, co na te afery? Co pan na te afery? Ja nie słyszałem, nie byłem w Senacie, owszem, byłem w parlamencie, 4 kadencje. Pan poseł, dlaczego teraz występuje do wyborów? Myślę, że po pierwsze, doświadczenie zdobyte w Sejmie może się przydać w Senacie. Senat jest izbą, która przejmuje ustawy uchwalane przez Sejm i albo wnosi poprawki, albo je zatwierdza, czyli ma ważną rolę. Patrząc na przebieg legislacji w tej kadencji, to wiemy, jak ona przebiegała. W ciągu jednego dnia potrafiono przepuścić cały tryb, Senat klepnął bez poprawek i myślę, że ważną rolą ze względów politycznych jest, aby Senat mógł, sondaże są w tej chwili takie nakierowane, że to Prawo i Sprawiedliwość wygra, zobaczymy 14, ale chodzi o to, żeby Senat jednak miał większość nie rządzącej ekipy. I dlatego też jest moje takie właśnie zadanie. Z jednej strony reprezentuję koalicję i jestem wystawiony, aby ten mandat utrzymać, bo on był w poprzednich wyborach w rękach Platformy. Może tyle. Czas minął.
Macie różne doświadczenie polityczne. Pan jest posłem, pan miejskim radnym, pan pełnomocnikiem partii. Jak chcecie wykorzystać ten potencjał w pracy parlamentarnej? Odpowiada pan Adam. Szanowni Państwo, kto jak nie radny samorządowy jest bliżej problemu samorządów? To, co powiedział tutaj pan Ziemniak. Oczywiście Polska jest najważniejsza, ale dla mieszkańców naszego regionu problemy tego regionu są najważniejsze i to właśnie silna Polska potrzebuje silnego regionu leszczyńskiego. I moje doświadczenia są takie, że Leszno bardzo dobrze się rozwija, Leszno bardzo dużo pieniędzy inwestuje. Bardzo dobrze współpracujemy z prezydentem miasta. Jesteśmy w tej chwili koalicją rządzącą w tym mieście i widać gołym okiem, jak Leszno pięknie się zmienia, jak pięknie rośnie. Szanowni Państwo, te doświadczenia również zdobyte w zdobywaniu środków dla Leszna, bo przecież niejednokrotnie bywałem również w Warszawie, spotykałem się w różnych ministerstwach, żeby te środki na różne inwestycje wyrwać i ukoronowaniem tego są na przykład środki na przebudowę drogi DK12 w granicach miasta Leszna. Panie Mariuszu, a jak z Pana doświadczeniem, tutaj głównie doświadczenie partyjne, ale jak Pan chce wykorzystać to w przyszłej ewentualnej działalności parlamentarnej? Znaczy, jeden człowiek w takim miejscu jak senat nie przeprowadzi rewolucji ustawowej dla dobra Polaków, ale korzystając z parlamentarnego forum może prawdę prezentować szerzej. I to wyborcom obiecuje żadnego babrania się w gierkach politycznych, tylko to, co Narodowe Odrodzenie Polski robi od 1981 roku, prosto oczy całą prawdę. Aż dotrze do naprawdę szerokich grzesz ludzi i wtedy wrócimy Polskę Polaków. Panie Wojtku, a pan, ile kadencji pan był? Cztery kadencje w Sejmie, ale przede wszystkim... Jak to przełożyć na Senat? Myślę, że przede wszystkim trzeba by zacząć od tego, że w 1991 roku rozpocząłem pracę w Racocie i można powiedzieć, oprócz pracy zawodowej, stałem się także działaczem społecznym na rzecz właśnie dzieci, młodzieży, osób starszych i te doświadczenia potem przekładałem jako radny miejski w Kościanie pierwszej kadencji. Przez 7 lat byłem radnym sejmiku województwa wielkopolskiego i 14 lat w parlamencie, więc myślę, że to wszystko się składa na to, że te doświadczenie zdobywałem nie tylko poprzez bycie kimś, ale działając w tym terenie. I myślę, że to można nadal spożytkować, aczkolwiek tak jak tutaj kolega wspomniał, Senat nie jest od taki właśnie, żeby cokolwiek załatwić. On ma przede wszystkim funkcję kontrolną, ale także ma inne cele, jak opiekę nad Polonią i myślę, że tam też jest moje miejsce, ponieważ byłem przez 8 lat wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, a 20 milionów Polaków mieszka za granicą. Mija czas. Kolejne pytanie. Jakimi dziedzinami chcielibyście zająć się w Senacie? Czy planujecie skorzystanie z prawa na przykład zgłaszania uchwał czy ustaw? Jeżeli tak, to jakich? Oczywiście tak. Pierwszą uchwałą, jaką już mamy w tej chwili przygotowaną, która ma bardzo pozytywną opinię Biura Analiz, jest uchwała dotycząca dopalaczy. Dopalaczy to jest problem społeczny dotyczący nie tylko Leszna, ale dotyczący całej Polski. Uchwała czy ustawa? Ustawa jest już przygotowana, tak jak powiedziałem, ma dobrą opinię i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są komisje. Komisje chciałbym kontynuować te, w których zasiadam teraz, będąc radnym miejskim. Jest to Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, jest to Komisja Infrastruktury i Komisja Rozwoju i Wsi. To byłaby dodatkowa komisja, w której bym chciał zasiadać. Ale przede wszystkim, nie zgodzę tutaj się z przedmówcami, senator ma możliwość odwoływania się do konkretnych ministerstw i nawet oczekiwania ich odpowiedzi, jak dana sprawa została załatwiona i z tego prawa również będę chciał skorzystać dla dobra mieszkańców regionu leszczyńskiego. Panie Mariuszu. No na pewno będę próbował zająć się problemami kresowych, którzy zostali tutaj pozbawieni, zostawieni sami sobie. Nie ma tutaj żadnych rocznie zaskodzonych, tak w związku z tą rzezią wołyńską, co była. Szerzy się neobanderyn, który jest tutaj po prostu teraz kwitnie. Ale w jakiej formie, jakby, czy jakiś będzie pan zgłaszał uchwały, ustawy? No na pewno będą zgłaszane jakieś tam ustawy czy uchwały, żeby po prostu powstrzymać ten neobanderyzm, który się szerzy w Polsce. W związku z napływem tutaj fali Ukraińców.
A jakieś komisje już pan ma upatrzone, w których pan by chciał zasiadać, no pracować? Nie, na razie bym na tej siedzi wszystko. Dziękuję. Trzeba działać na polu tym, na który się człowiek zna i który jest, ma doświadczenie, więc przede wszystkim sport, przede wszystkim oświata, edukacja, sprawy społeczne, osoby starsze, niepełnosprawne, te sprawy są mi bliskie, a drugi, to co wspomniałem wcześniej, sprawy Polonii, to jest też ważna rzecz, ponieważ Senat od lat sprawuje taką opiekę nad Polonią, a poza granicami kraju żyje 20 milionów Polaków. Oni mają różne problemy, ci na wschodzie i ta emigracja zarobkowa w ostatnich latach, która wyjechała, i ta emigracja powojenna. Także Senat ma wiele tu do zrobienia i myślę, że doświadczenie zdobyte w Sejmie i poprzez własne kontakty z Polonią na całym świecie, to będę mógł to spożytkować właśnie w tej komisji do spraw Polonii. Dziękuję. Czy przerwanie obrad parlamentu na czas kampanii to Państwa zdaniem dobry pomysł? Panie Adamie? Panie redaktorze, demokracja wymaga tego, żeby każdy z posłów czy przyszłych senatorów miał prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej. I ta kampania i tak już jest skrócona do, powiedzmy, przysłowiowego decyzją minimum. Decyzją prezydenta. Tak, oczywiście, ale to prezydent miał taką wolę i tak zdecydował. Szanowni Państwo, uważam, że mamy prawo do tego. Ja w tej chwili nie jestem, nie pełnię obowiązków, tak jak tutaj kolega Ziemniak posła, dlatego myślę, że on powinien się na ten temat wypowiedzieć. Ja nie widzę w tym nic złego, uważam, że to jest właściwe, bo mieszkańcy mają prawo, przede wszystkim reprezentujemy mieszkańców naszych okręgów. I my musimy pracować z ludźmi i Prawo i Sprawiedliwość od początku to zauważała i od początku zawsze współpracowała i słuchała ludzi. Panie Mariuszu, a co pan sądzi na ten temat? No jest to tylko i wyłącznie zagrywka polityczna, że po prostu wyjść do ludzi szybciej niż to jest spodziewane. A gdzie pan widzi tą zagrywkę polityczną? No nie może być tak, że przykładowo ktoś przerywa pracę i startuje w wyborach parlamentarnych kosztem właśnie tej pracy. Tak? Ale z kolei jakby ten parlament, te obrady trwały, to jest też zarzut opozycji, że rządzący w godzinach pracy uprawiają kampanię wyborczą. No, nie? To tak, co? Też nie powinno być takiego czegoś. Panie Wojciechu, a co pan na temat tego przerwania? Z doświadczenia zawsze było, że miesiąc przed wyborami Sejm kończył swoją pracę. Tylko teraz w tym roku kuriozum nastąpiło. Przerwano obrady w trakcie posiedzenia i wyznaczono 2 dni posiedzenia po wyborach. Tego w historii 30 lat nie było. I to jest zastanawiające, co wnioskodawcy mają. I tak właściwie o tym zadecydował jeden człowiek, bo nikt nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Tego nie wiemy. Tak, tego nie wiemy. Tylko jeden człowiek zadecydował i drugi człowiek, który zgłosił, czyli myślę, że prezes PiS-u podjął decyzję, marszałek, przewodniczący klubu PiS zgłosił to, pani marszałek stwierdziła na wniosek klubu, zrobiliśmy to zgodnie z regulaminem. Koniec, kropka, żadnego wytłumaczenia. No, po raz pierwszy się to zdarzyło. Jaki będzie tego efekt? No zobaczymy. Na razie trudno przewidzieć, bo takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Dziękuję. Ostatnie pytanie w tej rundzie. Jaki pożytek z senatora będą mieli mieszkańcy naszego regionu? Panie Adamie. No i teraz mówmy o faktach, o konkretach. Rawicz to w tej chwili bardzo fajna inicjatywa pana burmistrza, czyli jak przejechać z Rawicza rowerem do Leszna, czyli rowerowe S5. Gostyn. Państwo mówią o... Ja mówię o inicjatywach pana. Jaki pożytek? No, będę je wspierał oczywiście. Na to są potrzebne pieniądze. Na to są potrzebne pieniądze państwowe, pieniądze rządowe. Szanowny pan wspominał tutaj między innymi w swoich wypowiedziach, że chcecie przyspieszyć budowę S12. Oczywiście, to jest ważne, ale DK12 jest dużo ważniejsze. Rozwiązania takie jak skrzyżowanie w Krzemieniewie, skrzyżowanie w Konkolewie niebezpieczne, to trzeba rozwiązać. Obwodnica Leszna w drodze DK12, czyli połączenie ulicy Rydzyńskiej z Konkolewską jest tak samo ważne. Kościan, tak samo jak Rawicz, E59, linia kolejowa, która niestety przeciąga się. To są potrzebne interpelacje, są potrzebne działania również senatorów. I jeszcze jedna rzecz, przebudowa linii kolejowej L14, czyli Leszno-Gostyń. Mamy już Leszno-Głogów, uważam, że ta trasa też jest potrzebna. Leszno-Gostyń-Ostrów, powinniśmy zająć się tą trasą kolejową. Dziękuję, czas minął. Pan Mariusz?
No na pewno będziemy wspierać też rozbudowę ścieżek rowerowych, większą ilość miejsc pracy, żeby po prostu też ludzie nie uciekali tutaj na zachód, tylko zostawali u nas, wtedy będą też większe podatki tutaj w miastach. A jak możemy, jak parlamentarzysta może załatwić, że tak powiem, więcej miejsc pracy? Znaczy no, wpływać też na przedsiębiorców, żeby zostawali tutaj albo przyciągnąć ich jakimiś ofertami. Rozumiem, dziękuję. Pan Wojciech? Myślę, że przede wszystkim to gospodarzami na terenie są samorządowcy. Im trzeba pomóc w pozyskiwaniu środków. Oni kreują odpowiednią politykę i oni realizują inwestycje. Owszem, są inwestycje także i krajowe. Droga numer krajowa, no to nie jest w gestii samorządów, tylko jest w gestii głównej dyrekcji i myślę, że tutaj była okazja się wykazać funkcjonowanie działalnością. A poza tym inwestycje te są robione. Linia kolejowa się rozwija, są prowadzone, że są opóźnienia, no to nie wynika chyba z winy niczyjej, tylko może sytuacji, która panuje na rynku. Ale przede wszystkim to wspieranie tych lokalnych przedsięwzięć, które już były. Jakich? Jakich? Północna Błodnica, Kościana. Czy pomysł, myślę, pana radnego, żeby basen powstał w Leśnie, myślę, że będzie potrzeba wspierać. Będziemy robić to wspólnymi rękoma. Tak jak lodowisko, które otrzymało zadaszenie, też z prezydentem Jóźwiakiem jeszcze załatwiam, żeby tą inwestycja była dokończona. Więc myślę, że obojętnie z której opcji, ważne, żeby wspierać samorządowców i nie oglądać się na to, czy swojemu, czy innemu, ale żeby wykorzystać wszystkie możliwości, tak, aby jak najwięcej naszych pieniędzy wolno, na ten teren. Wolno dodać, no program uruchomiony zostanie przez Prawo i Sprawiedliwość 100 obwodnic, o 100 obwodni na stulecie niepodległości, ale to jest nie tylko Gostyń, który cały czas czeka, jest też Miejska Górka, która tego potrzebuje, Leszno również potrzebuje, jak Kościan. Tych inwestycji jest bardzo dużo i wie pan doskonale, że jeśli parlamentarzysta koło tego nie biega, koło tego nie zgłasza interpelacji, nie pyta ministerstw, to nikt sam z tym nie przyjdzie, bo będzie ktoś, kto nas ubiega. Dziękuję, muszę przerwać debatę. Czas nas nagli. Kończymy pierwszą rundę. W drugiej rundzie kolejność odpowiedzi będzie następująca. Pierwszy pan Mariusz Trawka, drugi pan Wojciech Ziemniak i trzeci pan Adam. Uchwalono niedawno jawność majątków polityków i ich rodzin. Czy możecie ujawnić też swoje zasoby majątkowe? Nie chodzi mi o konkrety, ale tak powiedzmy trochę na ten temat. Tak, ja nie mam żadnych tam przeciwwskazań, żeby majątki były jawne, tym bardziej polityków i wszystkich tam przedstawicieli publicznych, wszystkich urzędników. Bo wiemy, z czego to wynika. Tam był kasus premiera Morawieckiego i rozdzielności majątkowej, małżonki i tak dalej. Powinno być praktycznie ujawnione i całych rodzin praktycznie, i polityków, i urzędników wszystkiego szczebla. A z czym pan idzie jako kandydat? Jeżeli chodzi o sprawy majątkowe, bez szczegółów jakby takich, ale... Na pewno zakaz finansowania partii politycznych, bo jeżeli jedna czy druga partia mówi, że ma takie wielkie poparcie, to może się utrzymywać z własnych składek, tak? Nie z naszych podatków. Na pewno... Dziękuję. Pan Wojtek na ten temat, co miałby do powiedzenia? Są na to przepisy, jest na to ustawa i wszyscy, którzy są do tego zobligowani, powinni to robić. Sam osobiście to robię, wszyscy samorządowcy składają oświadczenia. No i dziwię się, że przykład idzie z góry i pan premier, który powinien, zapowiadał, chętnie to zrobi, ale mógłby to zrobić, nawet nie czekając na ustawę, ale nie chce. Pytanie dlaczego? Więc trochę brak uczciwości takiej w postępowaniu, bo mówienie, że tak powinno być, ale gdy ma to zrobić, to mówi, że na razie przepisy nie pozwalają, musi czekać na przepisy. A przecież mógłby to zrobić, jak wszyscy inni robią. Dziwne, że tego nie zrobił i to chyba jest, głównie się kręci wokół najważniejszej prawie osoby w państwie, wokół premiera, bo my wszyscy na dole z tym problemem, panie, właśnie nie mamy akurat złożenia oświadczenia majątkowego. Jeszcze chciałem pytać, czy na bycie parlamentarzystą można się dorobić? Można sprawdzić moje. Nie. Dziękuję. Odpowiada pan Adam. Panie redaktorze, jak najbardziej tak. Uważam, że ta kwestia została już wyjaśniona i tutaj odpowiadając na pana pytanie czy stwierdzenie, przecież ta ustawa była głosowana chyba, nie wiem, w przeciągu ostatnich 2 tygodni. Ustawa, której tak bardzo się domagaliście, gdzie zarzucaliście właśnie premierowi, czyli urzędnikowi państwowemu, że nie ujawnił tego majątku. Ustawa jest, jak pan zagłosował? Ale nie wejdzie w życie chyba przed wyborami. Okej, ale jak pan zagłosował? Wstrzymał
się pan od głosu, jak pozostała część klubu? Bo to jest ważne, bo jeżeli pan teraz mówi, że pan chce, a zagłosował pan inaczej, no to chciałbym zapytać. Ja chcę, żeby pan premier, bez względu na ustawę, co powiedział, że ujawni, żeby ujawnił. Nawet nie potrzebuje ustawy. Ale po co, a po co ustawę panu premierowi, skoro powiedział? Ja uważam, że jeżeli ustawowo coś zabezpieczymy, to to już jest pewne i od tego nie ma... Zabezpieczenie na własne potrzeby tak, żeby było po naszej stronie wszystko. Nieprawda, panie pośle, widział pan... Życie pokaże. To jest czas dla pana Wojciecha. Dziękuję. Jaki jest wasz stosunek do cudzoziemców? Zatrudnianie ich w Polsce, przyjmowanie uchodźców politycznych? Odpowiada pan Mariusz. Znaczy, jeśli chodzi o imigrantów zarobkowych w Polsce, zarobki pracownicze w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Wspieranie imigracji zarobkowej z innych krajów demoluje polski rynek i utrzymuje właśnie zarobki Polaków na niskim poziomie. Zasadą główną powinno być dbanie właśnie o własnych obywateli, że najpierw oni powinni godnie zarabiać, godnie żyć, a dopiero wtedy możemy przykładowo zatrudniać też obcych. Ale na niektórych stanowiskach w Polsce już ludzie, Polacy nie chcą pracować. I co wtedy? No to wtedy możemy zatrudnić obcokrajowców, tak? Ale jeżeli przykładowo wysyłamy naszych tutaj, naszych obywateli na zachód, którzy tam zarabiali, a ściągamy tutaj Ukraińców, czy tam... Nie wysyłamy, oni sami tam jadą. No sami jadą, sami jadą ze względu na zarobki, tak? Bo mają niskie zarobki. A co do uchodźstwa politycznego? A co do uchodźców, to jesteśmy przeciwni właśnie przyjmowaniu uchodźców. Nawet jak są gdzieś ciemiężeni w innych krajach, w swoich krajach? No, Czeczenia, czy nie wiem... No z Czeczeni przyjęliśmy. Syria. Z Czeczeni przyjmowaliśmy przecież uchodźców i nie było z tym problemu, ale dajmy na to przyjmowanie uchodźców z Afryki kończyło się przeważnie atakami terrorystycznymi. Mieliśmy przykłady Francja, Włochy, Niemcy. No akurat ci, co te ataki terrorystyczne wszczynali, to przeważnie byli oczywiście o korzeniach arabskich, ale mieszkający od wielu lat we Francji. Ale też właśnie szybko byli werbowani przez różne siły. Odpowiada pan Wojciech. Pierwsze, jak chodzi o rynek pracy i cudzoziemcy, gdyby nie Ukraińcy, to by nasza gospodarka była i wielu innych przedstawicieli innych krajów, którzy pracują w Polsce, to gospodarka by się tak nie rozwijała, jak się rozwija. Brakuje rąk do pracy. Być może to też spowodowało, że program socjalny 500+ spowodował odejście wielu Polaków od pracy, bo stwierdzili, że im się to nie opłaci. Wiemy, że w relacjach z krajów Europy Wschodniej te płace w Polsce są o wiele wyższe u nich i oni chętnie tutaj pracują, w te miejsca wypełnili. I dzięki temu jest stabilne i tak w tej chwili, jak nie było nigdy ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, jest coraz więcej firm, które szuka ludzi do pracy. Więc samimi zasobem ludzkim polskim tego nie uzupełnimy. A jak chodzi o sprawy uchodźców, to myślę, że powinniśmy iść za głosem prymasa Polski, arcybiskupa Polaka, aby być otwartymi na tę sprawę. Jesteśmy chrześcijanami i w historii Polska była krajem wielonarodowym i wielokulturowym i wieloreligijnym i można było egzystować, a teraz obawiamy się tego. Jesteśmy także krajem Unii Europejskiej, który podpisaliśmy traktat, z którego wynika, że musimy solidarnie wspierać także tą dziedzinę, jaką jest pomoc uchodźcom. Czas minął. Proszę pan, Adam. Panie redaktorze, znam bardzo wielu cudzoziemców, którzy doskonale wpisują się w nasz krajobraz i bardzo się cieszę, że oni są, że oni tutaj pracują. Ale kwestia migracji masowej to jest zupełnie inna kwestia i uważam, że dla nas racjonalne jest to, żeby pomagać im tam na miejscu. I ta pomoc jest udzielana i uważam, że powinna być kontynuowana. Odnośnie tego, co pan powiedział tutaj o Ukraińcach i o tym, że nie tylko Ukraińcach, którzy przyjeżdżają zarobkowo tutaj pracować, to efektem 500+ nie jest to, że ludzie nie chodzą do pracy. Efektem 500+ jest to, że polska gospodarka w tej chwili rozwija się jako najlepiej na czwartym miejscu na całym świecie. I to są właśnie te programy socjalne, jak mówił Adam Smith, bo jestem absolwentem ekonomii, to właśnie te wydatki powodują pobudzenie w gospodarce. I to, proszę pana, rozwijamy się doskonale. To wy zapowiadaliście, że Polacy wracajcie z emigracji. To się nie dokonało. Mam nadzieję, że kolejna kadencja spowoduje to, że bardzo wielu młodych ludzi, którzy zostawili tu swoje rodziny, powróci do całej Polski, ale również do naszego regionu. Kolejne pytanie. Czy jesteście państwo za podejmowaniem przez samorządy
uchwał o obszarach wolnych od tak zwanej ideologii LGBT. Bo kilka samorządów na wschodzie Polski takie uchwały podjęły. W Lesznie była przymiarka, ale na razie nic z tego nie wyszło. Proszę o odpowiedź pana Mariusza. Tak, jesteśmy przeciwni temu właśnie, żeby tutaj uchwali ideologię LGBT, żeby wprowadzona była w szkołach. Jest to ideologia... Chodzi mi o uchwały samorządów. Czy samorządy powinny podejmować takie uchwały wolne od miasta, czy obszar wolny od ideologii LGBT? Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest to ideologia zgubna, promująca praktycznie jakieś tam zboczenia, a nie normalność, tak? Jest wyśmiewany Kościół katolicki przez nich. Mamy przykład też arcybiskupa Jędrzejewskiego w Poznaniu, co był występ, nie występ, tylko... Kazanie. Nie kazanie, pierwszy wybory Miss Gaya, coś takiego, i było też pokazywane, jak jeden z tamtych właśnie ludzi podżyna gardło arcybiskupowi, tak? No, to było po wypowiedzi. Tak, ale to też, tak, jeżeli oni chcą jakieś tolerancje, to też muszą się dostosować do nas, tak? To nie jest tak, że oni będą tylko chcieli tolerancji, a od siebie nic. Odpowiada pan Wojciech. Czy podejmować uchwałę? No myślę, że rady miejskie mają do tego prawo i jeżeli chcą podjąć, to zrobią to. Aczkolwiek myślę, że do tego nie jest powołany samorząd, aby właśnie oceniać i stwarzać takie strefy, żeby wyeliminować życia społecznego osób o innych orientacjach. Tego nie powinno być. No, jesteśmy też krajem katolickim i mówimy o tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach i w stosunku do tych osób. I wiele ludzi Kościoła się wypowiada, że powinniśmy zachować w miarę spokój i nie toczyć prawie, że w takiej mowy nienawiści w stosunku do tych osób. Owszem, nie powinno się zdarzyć tej sytuacji, co tutaj pan wspomniał. Nie powinno być. Jestem też za tym, że nie może być też odprawianiem mszy świętej i tak dalej. Ale to są jednostki, które to robią, bo w każdym środowisku gdzieś ktoś wyskakuje i robi tak, jak nie powinno być. Zgadzam się, ale uszanować tych ludzi, którzy mają takie poglądy. Panie Adamie, a co pan na ten temat sądzi? Bo tutaj się nie zgodzę z przedmówcą, bo właśnie samorząd jest od tego, żeby sprawować pieczę nad edukacją i subwencja oświatowa wpływa właśnie do gminy po to, żeby mogła ją wydać. Uważam, że ta ideologia również jest zgubna. Ja nie mam nic przeciwko ludziom, którzy są odmiennych poglądów, również jeśli chodzi o geje, lesbijki, bi czy trans, bo to w rozwinięciu jest LGBT. Ale szanowni państwo, jeśli moje dziecko ma mieć spotkanie z higienistką, która będzie dotykać głowy mojego dziecka, to ja muszę podpisać zgodę. Dlaczego nie ma w tej chwili takiego wymogu, że jeśli przyjedzie Stonewall i zrobi tęczowy piątek, to rodzice nie muszą wyrazić zgody. I jeszcze jedną rzecz tutaj dodam. Nie tylko tolerancyjność leży w LGBT, ale nietolerancja w szkole dotyczy również dzieci, które mają jakieś upośledzenia, dzieci, które są innego koloru skóry, dzieci, które mają wadę wymowy czy wadę postawy. Także chrońmy wszystkie dzieci i spowodujmy dzięki tej uchwale to, że będziemy tolerancję szerzyć, ale nie tylko LGBT, to całkowitą tolerancję, tolerować każdego, który jest inny. I na tym właśnie ma polegać ta uchwała. A to, co zrobiliście w Warszawie, to bym się zapadł ze wstydu po prostu. Ciekawe. Rozmawiamy personalnie, a cały czas co zrobiliście? Ja nie zrobiłem tego. My tu rozmawiamy o naszej lokalnej sytuacji. No ale pan był posłem, o czym pan mówi, że ma pan doświadczenie, to pan głosował, nie ja. Ja nie byłem posłem. Na czym głosowałem? Za różnymi sprawami właśnie dotyczącymi spraw socjalnych czy rodziny. Za chwilę będzie pewnie głosowana... Ale LGBT chyba nie było. Ale będzie głosowana pewnie uchwała o karcie rodziny i to również się tam znajdzie. Dzwonek nam przypomina, że czas minął. Kolejne pytanie. Ciekaw jestem waszej opinii na temat sytuacji w sądownictwie, a więc jak niektórzy twierdzą, upolitycznienia wyborów sądów do Sądu Najwyższego, czy Krajowej Rady Sądownictwa, czy hejtowania przeciwników dobrej zmiany. To głośny temat ostatnich tygodni. Odpowiada pan Mariusz. Ten problem to patologia demoliberalizmu, który właśnie bawi walczącą o koryto kasta liberalno-demokratyczna. I wojna i strach. Tyle. Pan Wojciech. No powiem tak, jeżeli chodzi o... Wiadomo, niestety obecna władza chciała zawłaszczyć zarówno
sądy, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny zrobiła to także i podporządkować sobie sędziów. Nie wszyscy to zrobili, dlatego wystąpił hejt. Jesteśmy za oddzieleniem także władzy prokuratora generalnego od ministra Ziobro, bo zostało to upolitycznione. To widać gołym okiem i myślę, że wspomniałem, jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, powinniśmy się do nich dostosować. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwraca uwagę i było już wiele poprawek ustawy pod tym kątem, to znaczy, że źle się dzieje w tym polskiej wymiarze sprawiedliwości i powiedzmy, że naprawdę źle się dzieje. I to po prostu wynika z polityki prowadzonej przez ministra Ziobro i nie tylko. Panie redaktorze, ja bym spojrzał na tą sprawę troszkę z innej strony. Sądy są po prostu zawalone sprawami i to, jak przeciągają się terminy oczekiwania na rozprawy, a później same rozprawy, wymaga głębokiej reformy i myślę, że w tym kierunku trzeba pójść. Prawo i Sprawiedliwość ma na to program i będziemy go realizować. Ja również z tym programem się zgadzam i uważam, że te sprawy trzeba przyspieszyć, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, bo przedsiębiorcy właśnie czekają na to, żeby te sprawy gospodarcze, które często toczą się tak długo, że w momencie rozstrzygnięcia często już nie ma firm, co często przekonywaliśmy się o tym przy aferach VAT-owskich, gdzie no nie dało się, że tak powiem, osiągnąć wyroku, gdzie można by zająć, powiedzmy, majątki, to w tym momencie już w tych firm nie było lub były już bardzo daleko. Także głęboka reforma na pewno jest potrzebna. Uważam, że sędziowie, jest bardzo wielu wspaniałych sędziów, którzy świetnie wypełniają swoje obowiązki, ale uważam, że powinno być... Ale z miary owszem, ale czy w ten sposób, jak poprzez hejtowanie? Ja się do tego odniosę, bo ja nie byłem ani świadkiem tego, ani w jakiś sposób nie uczestniczyłem w tym. No, relacjonuję media. Dobrze, następne pytanie, bo przypominajka dzwoni. Świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, trzynastka czy trzynastki nawet dla emerytów, podniesienie płacy minimalnej. Kto za to zapłaci i jakie to może przynieść skutki? Panie Mariuszu. Czy Polacy powinni mieć wystarczające środki na godne rzeczy? Oczywiście. Czy 500+ rozwiązuje ten problem? Rozwiązuje tylko w samym stopniu, co zrzucenie kości psu z pańskiego stołu. Nie umrze, bo coś skubnie. Podobnie z 13 emeryturą. Przecież wystarczy znieść opodatkowanie emerytur. To pieniądze już raz zostało opodatkowane. I w tym aspekcie owszem, ustalenie godziwej stawki minimalnej przy zdjęciu dla przedsiębiorców bandyckich podatków. W innym wypadku 500+ i 13 nic innego właśnie nie rzucenie opłatków z bogatego stołu, którym sami finansowaliśmy. Dostrzegamy to zręczną grę PiS. Platforma zabierała i wszystko przejadała, a PiS to, co nie zje, to rzuci ludowi. Dziękuję. Pan Wojtek? Idea 500+, można powiedzieć, dobra, ale wykonanie nie do końca. Myślę, że pytanie było też, kto za to zapłaci. No kto? Podatnicy. Podatnicy przede wszystkim, także i my wszyscy na to płacimy poprzez wzrost cen, które obserwujemy, które nastąpił. Płaca minimalna, ta zapowiadana, to także spowoduje wzrost bezrobocia, bo coraz więcej osób będzie odchodzić od... Przede wszystkim zawirowanie będą u przedsiębiorców, których zabraknie im też ludzi do pracy, bo oni nie wytrzymają tego wzrostu tej płacy minimalnej. Jestem nauczycielem. Nauczyciele zostali z tego wyłączeni. Nauczyciel będzie mniej zarabiać od płacy minimalnej, ten początkujący. No jest, nie ma kompatybilności w tym. Jest to hasło wyborcze, każdy chciałby więcej dostać i to jest naturalne, ale kto za to zapłaci? No podatnicy i to się odbije, myślę, że w gospodarce. Dziękuję. Zabrakło, jeszcze mam dwie minuty, a osoby niepełnosprawne zamiast dostać 500+ to nie dostały. A uważam, że i się powinno to nawet. Dziękuję. W ten sposób minęła druga runda naszej debaty. Jeszcze nie odpowiedziałem na to pytanie, panie redaktorze. Ja już popatrzę na zegarek. Ale rozumiem, że pan zdanie moje zna na temat 500+ i wpływu na gospodarkę. Wytniemy to. Pan Adam, proszę bardzo. Panie redaktorze, podobne wątpliwości były przy pierwszym programie socjalnym i został on sfinansowany z pieniędzy, które wpływały do mafii VAT-owskich, do mafii paliwowych. Jest jeszcze mafia lekowa, która nadal potrzebuje silnej ingerencji państwa, żeby ten problem rozwiązać.
Szanowni Państwo, to, że Polakom żyje się lepiej, to każdy wie i każdy to widzi. Ale Polak nie może być częścią państwa, które stało się rezerwuarem taniej siły roboczej dla państw Zachodu. Polska dźwiga się z kolan i polskie firmy doskonale są w stanie konkurować z firmami zachodnimi, co o tym świadczy choćby dodatni bilans płatniczy i eksportu, który Polska cały czas podnosi w górę. Wzrost ten, jeżeli pan bierze jako wzrost... Przypomnę, że jako... pytanie dotyczy tego, tak, panie redaktorze, jakie to przyniesie skutki, te przykładowe trzy sprawy. Które Prawo i Sprawiedliwość przygotowało wyliczenia i na pewno zaręczam to panu i państwu, jest to przeliczone i wykonalne i Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny pokaże, że spełnia swoje obietnice wyborcze i nie są one rzucane na wiatr, ale troszkę czasu zajęła nam rozmowa, także odniosę jeszcze się do wzrostu cen. Otóż w tej chwili inflacja to jest niecałe 2,5%, w zeszłym roku niecałe 2%. Wzrost cen na przykład warzyw, o których często się mówi, jest spowodowany suszą, a nie tym, że Polska ma bardzo bogaty program socjalny i uważam, że ten program należy utrzymać i jest on dobrze realizowany. No to teraz się skończyła ta druga runda. Już tak na pewno. Trzecia runda. Będą w niej pytania internautów. Później będzie czas na zadanie sobie nawzajem pytań i krótkie podsumowanie. Kolejność odpowiedzi w tej rundzie będzie następująca. Pan Wojciech Ziemniak, później pan Adam Kośmider i na końcu pan Mariusz Trefka. No i pytanie od internautów. Internauta o niku Adwokat pyta, co kandydaci myślą na temat depenalizacji marihuany? Czy nie pora zmienić prawa w tej materii? Słucham, panie Wojciechu. Sprawa depenalizacji marihuany czy dopalacze, no myślę, że bo to można by powiązać z tym. To nie to samo, ale okej. No gdzieś można by gdzieś poszukać. Wiem, że chodzi o jako stosowanie jako środka leczniczego czy dopuszczenie. No są kraje, gdzie jest to dopuszczalne. Są kraje dopuszczalne. Czesi na przykład. No ale to. Niektóre Stany w Ameryce, Holandia. Powiem tak, na ten temat nie mam zdania. Czy albo za, albo przeciw? Czy pan się wstrzymuje? Bym się wstrzymał, bo jest to gdzieś tam, w niektórych sytuacjach jest potrzebne, w niektórych sytuacjach są szkodliwe i nie ma z tego środka tutaj znanych, żeby ocenić się tak, wprowadzamy wszystko, może to przynieść pożytek jakiejś grupie, ale nie korzyść dla innych i w drugą stronę. Także tu byłbym ostrożny za wprowadzeniem takim radykalnym tego tematu i wprowadzenie w życie. Nie dam, ja myślę, że obecne przepisy, które umożliwiają nie tyle ściganie tych, którzy tych używek używają, ale tych, którzy je rozprowadzają i wprowadzają na rynek, jest dosyć ważne i dobre. Ale jeśli chodzi o marihuanę medyczną, to myślę, że temat jest już praktycznie za chwilę rozwiązany i będzie to dopuszczone, bo jeżeli są badania, które faktycznie udowadniają to, że to jest lecznica, to każdy lek albo bardzo wiele leków ma też różne pochodzenie czy narkotyczne, tak? Także i te leki są dopuszczone, więc jak najbardziej widzę, że to może być. Musimy walczyć z dopalaczami, które niestety zbierają dużo większe żniwo niż marihuana. I uważam, że tu powinniśmy z całą stanowczością po prostu postawić nie i tych substancji nie wpuszczać na rynek. Powinniśmy naprawdę, mamy też przygotowaną ustawę na ten temat, tutaj z prezydentem Jóźwiakiem pracowaliśmy nad tym i to jest dużo ważniejsze niż marihuana, które możemy popatrzeć jak Czesi, poobserwujmy, zobaczymy jak to tam się sprawdzi, jak to się rozwinie, ale na razie nie. Panie Mariuszu? No najlepiej zasięgnąć opinii u specjalistów właśnie od spraw narkotyków, ale na pewno jesteśmy przeciwni wprowadzaniu... Jesteśmy czy pan? Bo ja pytam pana. Jestem przeciwny wprowadzaniu jakichkolwiek tutaj narkotyków i na pewno trzeba ścigać właśnie tych dystrybutorów, którzy to rozprowadzają bez pewną stanowczością, tak? Rozumiem. Kolejne pytanie od internauty, tym razem pyta pan Janek. Dlaczego naszych posłów i senatorów jest tak dużo? Czy nie lepiej o połowę byłoby zmniejszyć ich liczbę, tak jak to zrobili na przykład Węgrzy, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na służbę zdrowia? No właśnie, pytanie do parlamentarzysty.
Oczywiście, co już pojawiają się głosy, były różne projekty, może Platforma też wnosiła, połowa Sejmu, zlikwidować Senat. Myślę, że w naszych warunkach teraz politycznych, po każdej stronie, na razie jest to niemożliwe. Być może patrząc na, każdy ma swój ustrój i go realizuje i to jest jakby jedna sprawa. Druga, oszczędności z połowy posłów, czy bo tutaj nie jest określone, że ze zmniejszenia przeznaczenia na służbę zdrowia, to jest kropla w morzu, które by były. Na służbę zdrowia potężne są pieniądze. Ale zawsze tam trochę set milionów. Można by poszukać z innej źródeł, nie wiem czy akurat. Jeżeli będzie taka decyzja polityczna kiedyś w przyszłości, to pewnie się dostosujemy, ale na razie nie widzę, żeby to mogło nastąpić. Pan Adam? No to, że mamy Sejm i Senat, wywodzi się już z tradycji, jaka w Polsce była. Ale chodzi o zmniejszenie liczebności. Nie mam na ten temat zdania. Jeżeli zostanę senatorem, może mnie pan swobodnie za 4 lata zapytać, czy za 3 lata. Wtedy będę miał wyrobione zdanie na ten temat. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, to faktycznie jest to duży problem. Prawo i Sprawiedliwość cały czas stara się przeznaczać więcej tych środków. Z roku na rok udział w PKB w budżecie rośnie. W tej chwili w porównaniu do roku 2015 wydajemy na służbę zdrowia rocznie o 25 miliardów złotych więcej, ale potrzeby są duże. Nasze społeczeństwo się starzeje, ludzie żyją i pracują dłużej. Więc jest to zauważalny problem i na pewno będziemy go rozwiązywać. I do specjalistów trzeba czekać na przykład niektórych kilka miesięcy. Zgadza się, ale temu bezpłatnym. Tak, ale temu również można zaradzić, wręcz trzeba zaradzić i tym też trzeba się zająć. Panie Mariuszu, a pana zdanie na ten temat? Ja jestem za zmniejszeniem właśnie liczby posłów i senatorów. Dlaczego? Dlatego, że da to troszkę oszczędności też, tak jak tutaj było mówione właśnie, czy na służbę zdrowia, czy choćby na nauczycieli, tak? W sensie podwyżek? W sensie czy podwyżek, czy po prostu też zakupy jakichś tam prac naukowych. Moja małżonka by się ucieszyła, bo jest nauczycielka. Ale z drugiej strony senatorów jest 4-krotnie mniej i mają mniejsze okręgi. No tak, to 50 no to już by było po jednym. To już by się robiły znowu wirtualne okręgi, prawda? Jeszcze jedno pytanie od internauty. Pan Roman pyta, czy kandydaci wiedzą, jaka jest kwota wolna od podatku dla tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, a jaka dla posła lub senatora? Jeśli umiecie ją określić, to czy wystąpi z inicjatywą, aby zrównać te kwoty? Panie Wojciechu, no właśnie, czy pan wie? Nie wiem. Odpowiadam krótko, nie wiem. W całe sprawy finansowe prowadzi Kancelaria Sejmu, dostajemy wydruki zgodnie z ustawą, ile wynagrodzenie wynosi i wszystkie inne sprawy poboczne załatwia Kancelaria Sejmu. Nie wnikałem w to, więc dlatego nie mogę tutaj... Ale w pytaniu jest sugestia, że jednak tutaj w przypadku parlamentarzystów jest to inaczej niż w przypadku szarego obywatela. Tak i myślę, że jeżeli tak jest, no to widocznie jest to ugruntowane. No, zrównywać te warunki? Jak najbardziej jestem za, ale też była mowa o obniżeniu kwoty wolnej od podatku w ogóle generalnie, co nie nastąpiło. Myślę, że stąd Podniesieniu. Podniesieniu. Panie Adamie, a jak jest pana osoba fizyczna to jest około 6000 złotych, 3000 przepraszam, złotych. Bo to jest chyba 530 zł na miesiąc, coś koło takiej kwoty. Jeśli chodzi o parlamentarzystę, to chyba około 30 tysięcy złotych, o ile się nie mylę. Uważam, że zrównanie tych dwóch kwot jest jak najbardziej zasadne. Uważam, że poseł czy senator no to jest jakiś pomysł, nie powinien być oderwany od rzeczywistości, ale z drugiej strony przecież poseł czy senator otrzymuje wynagrodzenie z budżetu państwa, czyli to jest takie przekładanie z jednej kieszeni do drugiej. Myślę, że to nie ma jakiegoś większego sensu. Tylko wszędzie mówi się o... Dobrze. Okej, okay, panie Mariuszu jeszcze. Ale kwota faktycznie od podatku powinna wzrastać. A pan ma zdanie na ten temat? Tak, powinna wzrosnąć właśnie wolna kwota od podatku i praktycznie... Ale jeżeli chodzi o zrównanie? No w którymś tam punkcie na pewno powinny być zrównane. Nie, na pewno nie do 20 tysięcy tam wolnej kwoty od podatku, jak to mają parlamentarzyści, czy tam 30 tysięcy, ale tak gdzieś poszatkować to wszystko, tak?
Okej, to tyle internauci. Teraz macie Państwo możliwość zadania pytania. Proponuję po jednym pytaniu albo wspólnym do obu konkurentów, bo oddzielnik to tam sobie jak to przygotował. Czyli Pan Wojciech zadaje pytanie Panu Adamowi i Panu Mariuszowi. Jedno mam pytanie. Patrzę na banel, czy banery takie długie. Adam Kośmidek, senatorem skutecznym dla regionu. Aktywnym. Aktywnym. Tak. Jest czy będzie? Nie będę. Chcę ale, być ale, senatorem. Ale wynika z tego, że jest. Na banerze jest zapis, kandydat do Senatu Adam Kośmidek. Taki malutki, ale senatorem jest tak wytuszony, jakby już ktoś był. Może pan zna wyniki do Senatu? Nie, bo tak się zastanawiam, ale to... Wszystkie... Co pan sugeruje? No, nie, pytaniem. Nie. Chcę być senatorem, dlatego kandyduję, nie widzę, żeby rozumiem, tutaj było. Ale z napisu wynika, że senatorem aktywnym dla regionu, jakbym już był. Nie róbmy z naszego społeczeństwa, powiedzmy... No z daleka nie widać. Ludzie wiedzą, kto jest senatorem, chociaż może teraz nie wiedzą, bo nasz senator jest kompletnie nieaktywny, więc może chciałem po prostu wyróżnić. Ja bym tak nie oceniał tak drugiego człowieka, tak... Znaczy ja nie oceniam jego jako człowieka, ale to jest urząd, to jest stanowisko, tak? które on sprawuje, fotel senatora, a nie osoba. Ja oceniam aktywność senatora, a nie personalnie. Sądźmy siebie, bo byśmy nie byli sądzeni. Więc... Panie Mariusza, a do pana Mariusza? Ma pan... Ja mam pytanie. Ja myślę, że miło że było poznać, że nie będzie to plebiscyt PO-PiS, ale jest jeszcze trzecia tutaj dobry, siła dobry. I będzie ludzie będą mogli dokonać wyboru. I tylko tyle z mojej strony. Panie Adamie, a co pan by chciał zapytać? Ja tak sobie sięgnąłem po prostu do kancelarii Sejmu i wyciągnąłem sobie tutaj trzech takich bliskich mi, czy pana Ziemniaka, pana Łukasza Borowiaka, który był tylko 3 lata sprawował kadencję, chyba bez 9 miesięcy i pana Jana Dziedziczaka. I tak patrzę sobie na... No tak bym tego nie nazwał. I sprawdzając interpelację, no to pan w tej kadencji złożył 4. Dla porównania pan Łukasz Borowiak przez 3 lata 44, a pan Jan Dziedziczak 45, czyli 10 razy więcej. Do tego pytania w sprawach bieżących pan zadał 2, pan Łukasz Borowiak 27, pan Dziedziczak 31. Skąd taka mała aktywność, bo widzę, że pan należy do delegacji parlamentarnych, takich jak Polska Grupa Parlamentarna, Polska Arabia, Polska Korea, Polska RPA. Czy właśnie ta współpraca zagraniczna nie zajmuje panu za dużo czasu, że nie ma pan po prostu później czasu na te sprawy bieżące i składanie interpelacji? Nie wiem, na czym pan polega interpelacje, że czego dotyczą. Można powiedzieć, że tutaj statystyka. Nie na podstawie statystyki ludzie oceniają, tylko na podstawie działalności i efektów, które widzą. I myślę, że wiele działań robiłem, które nie były medialne, nie były statystyczne, bo znam kolegów, którzy występowali 800 razy, byli na mównicy i w Sejmie nie ma ich. Ja jestem 4 kadencje pod rząd i poddaję się co 4 lata ocenie społecznej i ludzie oceniają mnie za to, co robię, a nie za to, czy napisałem interpelację, czy nie. To jest tylko i wyłącznie statystyka. Ona może dla jednych ważna, dla innych mniej ważna. Jeżeli ktoś ma i powie, że zrobił tyle i tyle interpelacji, chwała mu za to. Znaczy ważne jest też, jakie interpelacje składał. Jeżeli w imieniu regionu, to jak najbardziej właściwe, prawda? Tak, ale trochę poznałem kulisy wszystkiego innego, więc nie będę tutaj mówić. No jest to tylko i wyłącznie na papierze statystyka. Dla statystyki zabiera się głos, dla statystyki pisze się interpelacje. Ja może w tej statystyce nie biorę udziału, ale czekam na ocenę, można powiedzieć, wyborców za to, co robię. Panie Adamie, pytanie do pana Mariusza. Panie Mariuszu, tutaj z pewnych wypowiedzi wynika, że w pewnych rzeczach jesteśmy zbieżni. Chciałbym pana zapytać, jeśli zostałbym senatorem, w jakich elementach mógłby pan ze mną nawiązać współpracę? No na pewno w elementach tej promocyjnych Polskę, na pewno no w tych, których po prostu tutaj będziemy wspólnie dla Polski coś robić, tak? No wszystko chyba, co się dzieje w kraju, jest zrobione dla Polski. Tak, oczywiście, niektórzy mówią właśnie, że dla Polski, ale to są też takie sytuacje, że się robi dla kogoś innego, tak? Czyli co? PiS nie różni się od Narodowego Odrodzenia Polski zbytnio w tym, co robi? Różni się.
Ale my mówimy teraz tutaj o nas, tak? Tak. I o naszej rozmowie dzisiejszej. Rozumiem. Okej. Okay. A myśmy się tak bardzo podróżnili? Nie. W żaden sposób, tylko... No właśnie, ale to trochę tak wybrzmiało. Dajmy jeszcze panu Mariusz. Tylko kolega mówi, że chce skruszyć beton, a wydaje się, że tym betonem właśnie jesteśmy. Rozumiem. Może ja jeszcze troszkę nie zakrzepłem tak bardzo. Ale... Pan Mariusz jeszcze ma możliwość zadania pytania panu Wojciechowi i panu Adamowi. Słucham. No to dobrze, to zadam takie pytanie. To będzie jedno w sumie dla obydwu panów. Proszę bardzo. Czy jest pan za zakazem działalności i propagowania dewiacji seksualnych w przestrzeni publicznej, tak czy nie? Krótko. Kto pierwszy? Może pan. Jeszcze raz? Czy jest pan za zakazem działalności i propagowania dewiacji seksualnych w przestrzeni publicznej, takie jak przykładowo marsze równości tak zwane? Czy za zakazem? Marsze równości są zgłaszane oficjalnie i tutaj samorząd nie może, bo to jest zgromadzenie, które wynika z ustawy i można, nie można zabronić tego. Oczywiście, jeżeli mówimy o dewiacjach, które następuje w czasie tego marszu, to jest inna sprawa, ale z punktu formalno-prawnego nie można zabronić. Bo można obejrzeć, wiemy jak przyjdzie 11 listopada, jest wiele grup się zgłasza, różne marsze się odbywają i z punktu formalno-prawnego nie można zabronić. Oczywiście można tylko spojrzeć odpowiedzialność o przebieg i tematyka tego. To jest osobna sprawa, ale z punktu formalno-prawnego zabronić nie można. Tak, ale jeżeli... Marszów. Jeżeli widać przykładowo jakieś tam... To myślę, że są do tego służby, które powinny reagować na to i eliminować. Zgadzam się, że nie powinno tego być. Uważam, że nie powinno być. Pan Adam? No wszelkie objawy właśnie pokazywania publicznie, obnażania się, przecież mamy na to paragrafy i uważam, że trzeba z tym walczyć. Na tych marszach jeszcze nie widziałem takich sytuacji, jak to się dzieje na Zachodzie. Ja wiem, czy to są marsze równości tak zwane. Ale te marsze równości na Zachodzie Europy wyglądają bardzo różnie i również pojawiają się. Ja rozumiem tutaj tok rozumowania kolegi. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego tutaj u nas w kraju, ale przede wszystkim, jeżeli taki marsz powinien być, oczywiście tak jak pan powiedział, zgłoszony, powinna być zgłoszona tematyka, ale powinien się przede wszystkim zachowywać porządnie, nie obrażać nikogo, tak jak to się dzisiaj dzieje. I bardziej przejmuję się tym, że obraża się w kraju, który bardzo mocno jest związany z kulturą chrześcijańską, to jest część naszej kultury, jesteśmy obrażani na tych ulicach i ja osobiście czuję się również obrażany i uważam, że temu też powinniśmy walczyć. Z jednej i z drugiej strony. Z każdej. No właśnie, bo kasus Białegostoku. Wiemy, że tak. Jak wyglądał marsz równości i kontr i odpowiedź na to w postaci pobicia wielu tych uczestników. Ja byłem w Poznaniu marszu równości. Patrzeć, co tam się działo i naprawdę... No ale kontrmanifestanci, nie wiem, czy z pana ugrupowania też... Manifestanci, niestety reagowali w Białymstoku bardzo agresywnie. Tak, tylko, tam że... doszło do pobić. Oczywiście, tylko że jeżeli... Marsz równości, chce tolerancji, a cały czas okłada kogoś, aby powiedzieć przy sobie i sam nie jest tolerancyjny. A sam nie chce tolerować kogoś. Słowo, tak? No to... a bicie to jest różnica chyba, nie? No ja nie widziałem, że tak. No w Białymstoku przecież były... No ponoć były... Panie redaktorze, czasami złe słowo bardziej boli niż uderzenie pięścią, ale oczywiście jestem jak najbardziej przeciwko stosowaniu jakiejkolwiek formy przemocy wobec kogokolwiek. Dziękuję bardzo. Minęła nam trzecia runda. Na koniec prosiłbym każdego z was o takie 30 sekund podsumowania. Zachowamy tą kolejność, która była w ostatniej rundzie, czyli pan Wojciech, potem pan Adam i na końcu pan Mariusz. Proszę bardzo. Mówiąc krótko, proszę państwa, wybierzcie jednego z trzech. Po waszej stronie jest bycie senatorem, czy będzie senator Ziemniak, czy będzie senator Kośmida, czy senator Trawka. To jest po waszej stronie i tylko od was to zależy i od tych, którzy pójdą na wybory. Zachęcam do tego, żeby pójść, dokonać wyboru. Macie trzech, niby niedużo, ale zawsze możecie dokonać wyboru i dokonajcie go. O to tylko proszę. Panie Adamie. Szanowni państwo, jeśli chcecie wybrać osobę pełną energii, pełną zaangażowania w sprawy lokalne, która bardzo dobrze czuje się z wami, która bardzo chcę z wami współpracować dla dobra naszego regionu, to oczywiście oddajcie głos na mnie, a pozostały czas chciałbym wykorzystać tutaj może, żeby ostudzić troszkę zapały. Mam dla panów tutaj taki domowy dżemik, który doda pozytywnej energii.
na dalszą kampanię. Proszę uprzejmie własnej roboty. Takie dla pana redaktora. To przekupstwo tego... Dziękuję bardzo, żeby głosować na pana, rozumiem? Nie o to chodzi. Chciałbym po prostu, żebyśmy się dobrze współpracowali również w kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo, pan Mariusz. No, szanowni państwo, mają państwo tutaj właśnie do wyboru jednego z trzech kandydatów. No, albo bierzemy, tak jak było kiedyś, Platforma Obywatelska, która przejadała nasze pieniądze, albo teraz kolegów z PiS-u, którzy też przejadają nasze pieniądze, albo po prostu wybierzemy normalność z Narodowego Odrodzenia Polski kandydatów. Dziękuję. Dziękuję. Ja ze swojej strony powiem tak. Liczę na uczciwą i merytoryczną kampanię kandydatów do samego końca. Niewiele zostało, 20 kilka dni. To jest bardzo wiele. Zachęcam też oczywiście mieszkańców, czytelników, internautów do udziału w wyborach. Nic bez nas, o nas, nieobecni nie mają racji. Tak jest, takie hasła przecież znamy z historii. I oczywiście niech wygra najlepszy z was. A kto nim będzie, już wkrótce się przekonamy. Dziękuję bardzo. Gośćmi naszej debaty byli pan Adam Kośmider. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Trawka i pan Wojciech Ziemnak. Dziękujemy za uwagę.